jest jedzenie. To są gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołubdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pytamy o to, czy celebryci powinni wtrącać się w politykę i po co? Albo czy celebryci powinni startować na listach do Europarlamentu, bo to te wybory najbliżej. No i mamy kilka takich przykładów bardzo mocnych, bardzo wyrysowanych w ostatnim czasie. Celebryci wtrącają się w politykę, jeśli mowa choćby o ulicznych protestach, mocnych wypowiedziach z ostatnich dni, ale to za chwilę. Na początek nasi goście. Grzegorz Jankowski, Superstacja Polsat News, były redaktor naczelny Faktu. Kłaniam się niziutko. I mamy w studiu także prezesa firmy R4S, Sławomira Jastrzębowskiego, publicystę, byłego redaktora naczelnego Super Ekspresu. A ja się jeszcze niżej kłaniam. Nie, nie. Kto niżej, proszę panowie. My się kłaniamy najniżej, jak możemy, wszystkim państwu. No i przypominamy pytanie, czy celebryci powinni wtrącać się w politykę. Są tacy, którzy nawet na poważnie biorą tę politykę, startują w wyborach do parlamentu, czy to w Polsce, czy do Europarlamentu. I popatrzmy, co sądzą na ten temat sami zainteresowani, czyli ich partyjni, nierzadko koledzy. Tomasz Frankowski, były piłkarz na listach Koalicji Europejskiej, jest Olgierd Łukasiewicz, wybitny aktor na listach Wiosny, a państwo macie na przykład Dominikę Chorosińską, wcześniej figurską, znaną aktorkę między innymi serialu M jak miłość. Czy ci kandydaci spoza polityki pomagają tym listom? Panie redaktorze, to nic nowego pod słońcem, nie my pierwsi, nie ostatni, ani oni, ani my. Ta praktyka jest kontrowersyjna, zdaniem wielu ludzi, bo to różnie później wychodzi w praktyce. Bywa, że celebryta się świetnie spisuje, ludzie mogą do polityki trafić, najsławniejszy przykład Ronald Reagan, prawda, aktor, który był świetnym prezydentem. Więc ja bym tu nikomu niczego nie odbierał, cezurą i sędzią jest wyborca. Nie zawsze pomaga, wiemy, że Kozakiewicz mandatu nie zdobył, a także chociażby słynny i bardzo popularny świętej pamięci Jacek Kuroń też nie został prezydentem. Czy to jest słuszna taktyka? No to pokażą wyniki po prostu, także to różnie z tym może być. No ja jednak jestem zwolennikiem tego, aby w wyborach o mandaty ubiegali się ludzie, którzy mają przede wszystkim kwalifikacje merytoryczne. Jeżeli chodzi o platformę, to mamy dobre takie, jeżeli chodzi o transfery ze sportu do świata polityki, bo chociażby pan Wenta, no dzisiaj prezydent Kielc, ale też to wchodził poprzez Europarlament do polityki, Roman Kosecki, kolega Papke, no jest wielu ludzi, którzy wchodzą do polityki. Ja uważam, że trzeba otwierać drzwi polityki dla ludzi z innych branż, po to, żeby się nie zamknąć tylko we własnym sosie. Panowie redaktorzy znają doskonale ten świat i polityki, i świat celebrytów, a może to już dzisiaj jest jedno i to samo? Może już politycy wyrośli nam na celebrytów? Redaktor Jastrzębowski odpowiada. To ja odpowiadam. Pytanie jest zadane bardzo fajnie, bo jest to pytanie otwarte. Czy celebryci powinni brać udział w polityce? No i pytanie jest takie, czy my chcemy angażować wszystkich obywateli w to, żeby angażowali się do polityki, żeby w politykę byli wpięci? Albo pasywnie, albo aktywnie, czyli żeby na przykład byli posłami, żeby byli radnymi, żeby startowali jako prezydenci. Chcemy czy nie? No chcemy. No przecież chcemy, żeby jak najwięcej ludzi brało udział w polityce, żeby mieli swoje zdania, żeby mieli swoje opinie, żeby się spierali. Ale jest pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo polega na tym, że taki człowiek, celebryta, nie zawsze jest dobrze przygotowany. Ale czy o to chodzi? Bo z punktu widzenia PR-owskiego chodzi o to, żeby taki ktoś może był albo dobrze przygotowany, albo niedobrze przygotowany, albo, ale żeby ciągnął opinię publiczną, opinię społeczną, sondaże, żeby ciągnął do góry swoją twarzą. I tak na przykład jest znany aktor i tak, nie no wiesz, to był dobry aktor, naprawdę miał dobrą rolę, fajny jest taki, to ja na niego zagłosuję, na niego, bo jest fajny. To, że czy ma przygotowanie merytoryczne, czy nie ma, czy przeczytał odpowiednią liczbę książek, czy nie przeczytał, czy wie, jak wygląda struktura Unii Europejskiej, czy nie wie, czy wie, w jaki sposób się głosuje, czym się różni uchwała od ustawy, czy on to wie, to jest drugorzędne. Może się nauczy, a może się nie nauczy, albo mu się powie. Pytanie też, czy zawsze chodzi listę o twarz, bo może też bardziej o nazwisko, i tu też są przecież pomyłki, choćby Jarosław Kaczyński na listach, w ogóle nie ten i nie związany z prezesem partii Prawo i Sprawiedliwość, też pociągnie za sobą głosy. Pytanie, czy o to chodzi, czy tak być powinno? Mi się to w ogóle absolutnie nie podoba, bo to jest tak naprawdę traktowanie tych wyborców, przepraszam, że to powiem, jak takich głupów po prostu. Też pan jest kłótliwy dzisiaj, panie redaktorze. No tak, no dzisiaj tak. Razu awantura, tylko zapraszam. Tak, i
A proszę mi nie przerywać, panie redaktorze, i to w taki sposób kłótliwy. Dobrze, to jest Grzegorz Jankowski, bardzo proszę. I to jest traktowanie, panie wyborców. Celebryci pan, panie redaktorze. No tak, no i to jest traktowanie wyborców, przebije się ze swoją tezą, to jest po prostu traktowanie ich jak głupów, bo jeżeli nie znasz się na polityce, to może kiedyś byłeś kibicem na przykład, albo oglądasz jakiś serial, albo widzisz sobie jakiś show i może tego człowieka kiedyś fajnie oceniałeś i... Wszyscy się znają na polityce, panie redaktorze. Ale nie ma nikogo w kraju, w Polsce, kto by się nie znał na polityce. Jedni się znają może trochę lepiej, drudzy trochę gorzej. Jedni bardziej teoretycznie, drudzy bardziej praktycznie. Ale nie ma ani jednej osoby, która by się nie znała na polityce. Ja nie spotkałem. Ale to jest żerowanie na takim dziwnym uczuciu. To jest tak, znałem kiedyś człowieka, który grał w serialu Lekarza. I ludzie do niego podchodzili na ulicy i panie doktorze, kolano mnie boli, co pan na to? Panie doktorze, mnie coś boli i tak dalej, i tak dalej. I to jest podchodzenie do ludzi, aha, czy... no to znają go, kochają, lubią, to niech zagłosują. Ale czy wypisywał recepty? No nie wypisywał recept, ale podejrzewam, że byłyby honorowane, gdyby chciał w aptece. Czy to jest rzeczywiście traktowanie ludzi właśnie w ten sposób? I czy rzeczywiście każdy się dzisiaj zna na polityce? Znaczy ja uważam, że każdy się zna na polityce, lepiej, jedni lepiej, drudzy gorzej, ludzie dyskutują z telewizorami, staje taki człowiek przed telewizorem i odpowiada na przykład komuś na żywo, że to jest dobre, albo to jest niedobre, tak powinno być, albo tak nie powinno być. Często jest tak, i to jest też bardzo ważne, że czy ludzie... znać się na polityce to to samo, co mieć kompetencje do rządzenia, ale może w ten absolutnie sposób. Nie to samo, no właśnie. Ale absolutnie nie to samo. Natomiast ja uważam, że w naszym Sejmie kompetencje do rządzenia, takie kompetencje, to może ma z 50 osób. Ja się do pani to samo powiedzieć, to z naszych polityków w Sejmie czy w Senacie, tak, no, zabieram panu tezę, plagiatuję w takim razie. No, kto się z nich zna na rządzeniu tak naprawdę? No, jak się ich posłucha czasami w dyskusji jakiejś, to po prostu ręce, nogi nie tylko nie, bardzo, tak, bardzo często jest tak, że ci ludzie powielają pewne przekazy. I to nie tylko ludzie, których widzimy, że są spoza bieżącej polityki, ale ludzie, którzy w tej polityce tkwią. Powielają przekazy, które... Mnie się zdarzyło kiedyś, że rozmawiałem z pewną co najmniej dość inteligentną osobą, słuchałem jej opinii i widziałem, słyszałem... Powiedziałbym bardzo inteligentnie, to wtedy bardzo. Panowie spijają sobie dzisiaj z dzióbków. Powiedziałbym wtedy, że usłyszałem, co ta osoba mówi i widziałem, że są to przekazy z Gazety Wyborczej. Po prostu, aha, przekazy. To były a hasła, kto to był? Tezy, to był polityk nie, czy nie celebryta? To nie, to tak. Był polityk, tak, polityk. To był polityk. I on mówił przekazami z Gazety Wyborczej i w ten sposób ze mną dyskutował. Czy to jest źle? Nie, no po prostu dobrze. Stąd miał wiedzę. Panowie, to teraz popatrzymy na polityka, który celebrytą, no chyba to nie jest coś, co się traci. Jest nadal, ale był z pewnością Paweł Kukiz dla tygodnika Sieci w wywiadzie. Gdybym został prezydentem, to rzuciłbym się do Wisły. W ten sposób mówił o stanowiskach. Możemy to zaraz chwilę chyba przypomnieć państwu. Paweł Kukiz dla tygodnika Sieci, bardzo proszę. O właśnie, Kukiz w wywiadzie dla Sieci, gdybym został prezydentem, rzuciłbym się do Wisły, mnie nie interesują żadne stanowiska, więcej w tygodniku mówił także o tym, że nie chce być ani prezydentem, ani premierem, idzie tylko z jasnymi postulatami, których domaga się, by były spełnione, mowa tutaj między innymi o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, o których zawsze mówi Paweł Kukiz zresztą, no i zmiana ordynacji wyborczej, w ten sposób to miałoby wyglądać. Paweł Kukiz przekonał do siebie ludzi, kim jest dzisiaj Paweł Kukiz, czy bardziej aktorem, czy politykiem już teraz. Paweł Kukiz jest wyjątkiem, ja go znam od 30 lat, studiowaliśmy razem, to były takie czasy, że dobrze, że nie było jeszcze telefonów z aparatami i nie było internetu wtedy, oj co się wtedy działo, Znany jest ze swojego rokowego, tak, postępu, podejścia do życia. Tak, to prawda, ale Paweł Kukiz, odkąd go pamiętam, był człowiekiem zaangażowanym bardzo mocno w sprawy społeczne, bardzo mocno w politykę, komentował ją. Cała jego, duża część jego twórczości tak naprawdę to jest komentowanie bieżącej polityki, komentowanie tego, co się w Polsce dzieje. On sobie na to miejsce w polityce zasłużył całą swoją 30-letnią działalnością. Można go lubić, można go nie lubić, głosować na niego czy nie, ale jest to facet, który jest osadzony w polskiej polityce, w sprawach społecznych od zawsze. Po prostu. To nie jest facet wyciągnięty z kapelusza. Proszę bardzo, dajemy wam takiego sportowca, on był popularny, strzelał tyle i tyle bramek, głosujcie na niego. Aha. To jest zupełnie inna historia. Paweł Kukiz, jak ocenić? Nie zgadzasz się? Nie, znaczy, trochę się zgadzam, a trochę nie. Znaczy, zgadzam się z tym, że w ogóle patrząc na ten materiał, żeby się rzucił do Wisły, to przecież byśmy go wyłowili. To jest dobry publicysta. Nie, no, byśmy dobrali w takiej masie. Poszedłbyś na dno. Dobrze, panowie, to czy społeczeństwo koordynowałbym akcję, zarządzał. Panowie, żarty na bok, żarty na bok. Czy dzisiaj społeczeństwo wyłowiłoby Pawła Kukiza swoimi głosami, bo to poparcie, jeśli patrzeć na sondaż,
sondaże niestety spada dla tegoż wymienionego. Znaczy ja się cieszę, że Paweł Kukiz do polityki wszedł mimo wszystko, ponieważ miał mnóstwo ożywczej siły. Nagle zaangażował bardzo dużą część społeczeństwa, która nie chciała być zaangażowana przez nikogo innego. I zgadzam się z tym, co powiedział pan redaktor, że to jest człowiek, który był osadzony w publicystyce przez wiele, wiele lat, w takiej publicystyce śpiewanej, ale bardzo ważnej. Był osadzony, miał swoje poglądy. I zresztą często porównuje swoje zarobki, kiedyś i dziś, no niestety dziś na niekorzyść. Natomiast jeżeli chodzi o to, co zrobił teraz, to dość nieumiejętnie zarządza swoimi strukturami, dość nieumiejętnie buduje przekazy i trochę sobie zraził dużą część swojego elektoratu właśnie dlatego, że nie jest jasne, czego on tak naprawdę chce. Hasło pod tytułem które wydaje mu się atrakcyjne, tak, nie potrafił przekuć w coś takiego, w inne hasło i wiele osób, mimo upływu 4 lat, dalej nie wie, o co chodzi właśnie w tych JOW-ach. Jeżeli wyjdziemy gdzieś na ulicę, że JOW-y, to w ogóle, no tak, Kukiz coś JOW-y, ale że co JOW-y, że w ogóle o co chodzi. To nie prawda, niewiele osób by nie potrafi, wiedziało, to ma o co chodzi. Kwestie komunikacyjne dotyczące właśnie publicystyki, gdzie powinien się poradzić dziennikarzy, gdzie powinien się, czyli że ciebie, że powinien się poradzić PR-owców, czyli że mnie. No tak, no, akwizycje prowadzi. Ciebie przecież. A, dobra, więc, okay, w porządku, więc można byłoby to zrobić i powinien to zrobić. Do mnie nie przyjdzie. Mnie się wydaje, że tego rodzaju celebrytyzm, tak jak ten celebryta Ronald Reagan. Aha. Właśnie, celebryta, wspaniały prezydent. Strasznie dużo gadasz. Ale mamy też, drodzy państwo, i zobaczymy. Możemy zresztą komentować to, co zobaczymy, więc zachęcam panów do komentarzy. Mamy też przygotowany pokaz slajdów dla państwa, który mówi o tym, kto jeszcze próbował wstąpić do polityki. Nasi celebryci, polscy celebryci, bardzo proszę. No właśnie, mamy tam choćby Krzysztofa Ibisza, tu widzimy Sławomir Świeżyński, to jest Klaudiusz Polska Partia Przyjaciół Piwa Ibisz, pamiętam. O właśnie. Magdalena Ogórek, to już inna sprawa, bo dzisiaj dziennikarz, wcześniej polityk. Piotr Liroy Marzec, bardzo proszę. I kolejne osoby, to jest modelka Stop Model, dokładnie Marta Szulawiak. Krzysztof Cugowski. To znamy. Znamy, tak, w PiS-ie. To znamy, no właśnie. I to jest Jagna Marczułajtis, drodzy państwo. Snowboardzistka. No i właśnie, co panowie na ten pokaz slajdów, na ten pokaz polskich celebrytów, którzy chętni byli do zasiadania na stałe w poselskich ławach? No teraz ty mów, proszę. Dobrze, proszę bardzo, proszę, ja to żałuję, tylko w takim razie mogę się z tego troszeczkę śmiać. No okej, Paweł Kukiz, Liroy Marzec, tak jak mówił Sławek, faktycznie ta publicystyka śpiewana to było bardzo ważne, ale pani Marczułajtis wcześniej, Krzysztof Ibisz, z całym moim szacunkiem dla niego, ja go lubię w ogóle bardzo prywatnie, ale no, z tej działalności politycznej i społecznej go wcześniej nie znaliśmy. Ja to żałuję, okej, taki postać muszą być, to jest trochę taki folklor. Żałuję tylko, że nie ma postaci na miarę na przykład córki Mussoliniego w parlamencie, prawda? To byłoby fajnie, byłoby na czym oczko zawiesić. Już nie mówię więcej, bo będę posądzony nie wiadomo o co. Teraz czas na ciebie, proszę bardzo. 2 minuty. Patrzyłem na karierę Liroya i jak znam jego z młodzieńczych lat publicystykę, tak można to nazwać. Przepraszam, ale jak znam jego teksty. Twórczość, teksty piosenek. Ojejku, rzeczywiście to jest absolutna banda. Scyzoryk to najdelikatniejsze. Najdelikatniejsze, tak. Tam przekleństwa to są jakby na porządku dziennym. Ale jak znam to mówię, kurczę, to jest facet, któremu o coś chodzi. I czy będzie potrafił odnaleźć się w polityce? Tam się pokłócił, skonfliktował się z Kukizem, ale jemu o coś chodzi. Tak. Jemu o coś chodzi. On ma kilka projektów. No między innymi o tą marihuanę, która ma być leczniejsza. No załóżmy. Pierdoły, nie pierdoły. No jednak znamy kilka przypadków, gdzie ta marihuana byłaby bardzo potrzebna osobom cierpiącym na... Chodzi o zalegalizowanie narkotyków miękkich, tak naprawdę dobrze o tym wiesz. To tutaj ja mówię nie, ale na marihuanę leży, że mówię tak. I myślę, że to jest akurat dobry projekt. I on się potrafił gdzieś jakoś w tym odnaleźć, Liroy. Potrafił zmienić swój imidż, potrafił założyć tę marynarkę, co było jakby... trochę dziwne. I potrafił też zmienić swój język, potrafi być przekonywający, co jest niezwykle ważne. Dla mnie, chociaż dla Grzegorza nie na przykład. Grzegorz Jankowski, ostatnie zdanie niestety, ale będzie druga część tego programu. Proszę. To dobrze. Mam ostatnie słowo, widzisz? No. Ja mam powiedzieć ostatnie zdanie, odnieść się do tego, co Sławek mówił. Chciałem powiedzieć, że Sławek mówił bardzo fajnie, bardzo sensownie, właściwie ze wszystkim się z jego zdaniem zgadzam, poza tą marihuaną leczniczą. Nie, marihuana lecznicza tak, marihuana normalnie nie. Nie, marihuana w ogóle żadna nie, ponieważ jest to legalizacja narkotyków miękkich. Rozwiniemy ten temat, ale inny także za chwilę. Grzegorz Jankowski, Sławomir Jastrzębowski. Czy celebryci powinni wtrącać się w politykę? Zapraszam za chwilę, druga część tej rozmowy.